Tym razem podopieczni Jerzego Szafrańca pewnie pokonali MMTS Kwidzyn 37-30. Pod wodzą nowego, starego szkoleniowca Miedziowi są zupełnie odmienioną drużyną. Bardziej spektakularnego czy dobrego powrotu sobie nie mogłem wymarzyć jak dzisiaj. Dziękuję za gratulacje kolegi Krzysztofa. Wiem, że zasłużyliśmy chyba na to zwycięstwo. Przy kraju całego spotkania chyba to pokazaliśmy, że to jest nasz plac, nasze boisko. Tutaj my rządzimy i narzuciliśmy własny styl gry, który nam się udało prowadzić przez całe spotkanie. Zagłębie w dwóch ostatnich meczach zdobyło więcej punktów niż we wszystkich spotkaniach od początku rozgrywek. Bardzo się cieszymy z tych kolejnych punktów. Były nam one bardzo potrzebne. Wiedzieliśmy, że czeka nas trudne spotkanie, bo Kwidzyn, mimo tego, że jest według statystyk chyba najmłodszą drużyną w lidze, potrafią grać w piłkę ręczną, twardą i nieustępliwą. Wiedzieliśmy, że musimy narzucić swoje warunki gry w obronie i w ataku. Udało nam się to zrobić, odskoczyliśmy na kilka bramek i brawo dla całej drużyny, że potrafiliśmy ten wynik nie tyle dowieść do końca, co w pewnym momencie było chyba 11 bramek. Także no, na pewno 11 bramek przewagi z Kwidzynem. Cieszymy się, że udało nam się zdobyć 2 punkty. Goście, którzy w ubiegłym sezonie zdobyli brązowy medal Mistrzostw Polski, byli tłem dla znakomicie grających Lubinian. Chciałem pogratulować drużynie Zagłębia pod wodzą starego, nowego trenera kolejnych punktów, które zdobyli, na które w 100% dzisiaj zasłużyli. Myśmy się obawiali tego spotkania, bo Zagłębie to jest, wbrew temu, które miejsce zajmują w tabeli, to jest moim zdaniem jeden z mocniejszych zespołów. Sport uczy pokory i dzisiaj ewidentnie podeszliśmy do tego meczu za luźno. W obronie było, można powiedzieć, tragedia bez wyjścia do zawodnika rzucającego. No i niestety, punkty uciekły. W kolejnym meczu Zagłębie zmierzy się z derbowym rywalem Chrobrym Głogów.